Nie da się zaprzeczyć, że jedną z najbardziej must-see rzeczy w WWE jest właśnie Becky Lynch. The Man od kilku miesięcy jest w centrum uwagi i wygląda na to, że WWE nie zwalnia i stawia wszystko co ma właśnie na Irlandkę. Rozpoczęliśmy drogę do WrestleMania 35 i można śmiało powiedzieć już teraz, że główną atrakcją samej drogi, jak i samej największej ze scen, będzie właśnie Becky Lynch. Podczas Royal Rumble Pay-Per-View Becky wygrało kobiecy Royal Rumble Match. Można się było tego spodziewać, patrząc na to, jak WWE chce zbudować 35. edycję WrestleMania. Wyeliminowała ona Charlotte Flair, czyli drugą faworytkę, zdobywając sobie prawo do walki o wybrany tytuł kobiet na WrestleMania. Nie musieliśmy długo na decyzję czekać, ponieważ podczas pierwszego row po Royal Rumble Becky przerwała segment pomiędzy Bayley a Rondą i ogłosiła, że właśnie Raw Women's Championship będzie na jej celowniku 7 kwietnia. Jest to na pewno coś, co wielu fanów oczekiwało. Podobny pojedynek mieliśmy zobaczyć podczas Survivor Series 2018, gdzie Becky jako mistrzyni kobiet SmackDown miała zmierzyć się z Rondą, czyli mistrzynią kobiet Raw. Do walki nie doszło z powodu kontuzji, którą Irlandka doznała podczas ostatniego Raw przed galą pay-per-view. Pojawienie się Becky tydzień temu na Raw było niespodziewane, ponieważ samo WWE zapowiedziało, że poznamy jej wybór dopiero podczas SmackDown Live. Jednak zawsze to na jakiś plus, że federacja potrafi zbudować jeszcze jakiś niespodziewany moment. Jednak wygląda na to, że nie był to ostatni taki moment. Kilka godzin temu WWE ogłosiło, że Becky Lynch pojawi się na Raw z powodu osobistego zaproszenia Stephanie McMahon. Tak więc wygląda na to, że WWE już teraz rozpoczyna podbudowę do prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej walki tegorocznej WrestleMania. Tylko pytanie brzmi, czy to nie jest za wcześnie? Do Showcase of the Immortals pozostały jeszcze dwie inne gale pay-per-view, czyli Elimination Chamber i Fastlane. Tak więc podbudowa do tej walki teraz może do jej przebiegu po prostu znudzić widzów. Co do samego Raw, to prawdopodobnie dostaniemy segment z udziałem trzech pań, czyli Stephanie McMahon, Becky Lynch i Raw Women's Champion Ronda Rousey. Miejmy tylko nadzieję, że nie przerodzi się to w oklepany przez WWE system, gdzie Ronda i Becky będą musiały walczyć jako drużyna w walce tag teamowej przeciwko, powiedzmy, Riot Squad. Przez ostatni czas federacja często robiła takie rzeczy, nawet w programie Becky z Charlotte czy Sasha z Charlotte. Inaczej, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, może to się przerobić w oklepany storyline i do WrestleMania hype na tą walkę po prostu spadnie. Na dany moment nie wiadomo, czy Becky będzie występowała na Raw i na SmackDown. Wygląda na to, że będą to po prostu jednorazowe występy, ponieważ federacja planuje na Elimination Chamber i Fastlane dla obu pań po prostu inny program. Dodatkowo pojawienie się Becky na obu tygodniówkach bardzo szybko znudziłoby fanów, więc to jest chyba jedyny raz w WWE, gdzie mniej oznacza po prostu lepiej. A wy cieszycie się, że WWE rozpoczęło podbudowę do tej walki już teraz, czy może waszym zdaniem jest po prostu za wcześniej? No i oczywiście, czy chcielibyście zobaczyć Becky Lynch do WrestleMania i na Raw, i na SmackDown? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszam na whatiswrestling.pl, gdzie znajdziecie świeże newsy i masę artykułów. A jeśli wam się taki film spodobał, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z każdą naszą produkcją. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.